Łaska wam i pokój, przyjaciele. Dzisiaj jesteśmy w rozkroku. Szerokim. Dlatego, że skończyliśmy już co prawda pierwszy rozdział, ale nie zaczęliśmy jeszcze drugiego. No bo listy zaczynają się od rozdziału drugiego, a my jesteśmy w takim odcinku przejściowym. Pomiędzy. I ten przejściowy odcinek, on jest taki troszkę teoretyczny, ale uważamy, że ważne jest, by o nim coś powiedzieć, bo to pomoże nam zobaczyć prawdziwą wartość tekstów, które będziemy czytać przez następne 7 dni. Marcinie, przeczytasz nam fragment? Tak. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Który list zasługuje na największą uwagę w czasie, w którym żyjemy? No chyba raczej ostatni. Czemu tak myślisz? No bo jest ostatni, to znaczy, że Jezus przychodzi, więc dalej już Kościoła nie będzie, no bo kogo napominać, skoro będziemy zbawieni. Mm-hmm. Ale teraz to napomnienie jest dla nas ważne, więc raczej ten 7. A skąd wiesz, który jest ostatni, skoro wszystkie zbory wtedy funkcjonowały w tamtym świecie i przecież Janek wysyłał listy, to po prostu je wysłał do 7 zborów. Któryś musiał być opisany jako ostatni. No, któryś musiał być. Chyba tutaj kwestia nazewnictwa troszkę to w jakiś sposób dotyka, bo zwykle mówi się, że Laodycea dotyczy sądu. Mhm. I to gdzieś tam łączy nam się z jakimiś koncepcjami teologicznymi, a związanymi właśnie, jak powiedziałeś, z czasami końca. Z tą bliskością, bo tam jest, prawda, że kołacze, więc są pewne elementy, tak, które się kojarzą dla nas. Dokładnie. Z tym, że jak patrzymy na sam tekst Biblii, nie bardzo możemy znaleźć potwierdzenie ku temu, by Kościół powinien skupiać się na odczytywaniu tylko jednego listu. Mhm. Bo nawet jeśli te listy funkcjonują jako, mogą być takim porównaniem do różnych okresów czasu. Mhm. No, na przykład mówi się, że Efes i ta czystość, i ta pierwsza miłość, i ta gorliwość, że to pasuje do tego pierwszego wieku naszej ery Kościoła, nie? Więc my możemy o tym mówić jako o podobieństwie, że tak jest, tak było. Mhm. Patrząc z kolei na Laodyceę, możemy troszkę powiedzieć o tym, że no tak, żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie są letni, ale czy to do końca jest takie precyzyjne? No raczej nie, no bo mamy różne sytuacje, różne kościoły, różne wyzwania w różnych miejscach i czasami może ktoś być bardziej gorący, działać, prawda, dla Chrystusa. A mogą być takie miejsca, w których faktycznie to będzie trudne z różnych powodów, na przykład prześladowania. Więc my moglibyśmy rzeczywiście znaleźć się w takiej sytuacji, w której patrzymy na takie kraje wysoko rozwinięte, Europę, Stany Zjednoczone, Kanadę i tam czytając tę perspektywę o letniości, moglibyśmy uznać, o, tu to pasuje. Ale pominiemy inne kraje, w których jest gorzej i w którym są większe wyzwania. Gdybyśmy patrzyli na Indie, gdybyśmy patrzyli na Koreę, w tych miejscach nagle okaże się, że ten tekst, który mówi o letniości, no nie bardzo pasuje do ludzi, którzy umierają na przykład za głoszenie Ewangelii. No dokładnie. Więc tekst jednak nie tak bardzo skupia się na jednym z listów na każdy okres czasu, co bardziej na tym, no właśnie, co ty przeczytałeś? Mhm. Co mówi Duch? Kto ma uszy, powinien czytać, co Duch mówi do zborów. I to jest naprawdę fajna myśl, dlatego że to oznacza, że wszystkie listy są dla nas. Tak, a dla nas znaczy dla wszystkich. Mhm. W tym sensie, że dzisiaj może ty, Marcin, w swoim doświadczeniu duchowym potrzebujesz tego, co jest napisane do Tiatyry. Mhm. Ale jutro może będziesz potrzebował tego, co jest napisane do Filadelfii, bo nasze doświadczenie się zmienia. Jeżeli teraz przeżywasz pierwszą miłość, to trudno, żeby ciebie dotyczył list, który mówi, porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Mhm. Tak? Więc staramy się patrzeć na wszystkie listy w całości. I to jest, myślę, że ważne, ponieważ każdy z nas się rozwija troszkę inaczej, jeżeli chodzi o duchowość. I mamy różne potrzeby, różne kryzysy też, które przychodzą. I to nie zawsze oznacza, że będzie to dokładnie, będziemy dokładnie w tym, a nie innym miejscu właśnie tych 7 kościołów, tylko raczej możemy tak naprawdę nawet się cofnąć, jeżeli mówimy tutaj o takim duszpasterstwie wręcz i takich naszych różnych stanach i potrzebach rozwoju duchowego. A Duch przecież do każdego z tych kościołów mówi, czyli do nas mówi. I to jest właśnie niezwykłe w tych listach.
bo one są takim, takim wołaniem niemalże, że gdy będziesz do nich sięgać, będziesz skupiać się na ich treści, to, przepraszam, to nie wystarczy jedynie badać tekstu, ale ty musisz badać serce, swoje serce, żeby zobaczyć, które z tych opisanych doświadczeń jest najbardziej podobne do tego, co przechodzisz. Żadne pewnie nie będzie dokładnie takie, bo no, nawet wtedy w zborze były różne osoby, więc to dotyczyło, jak mniemam, większości zboru. Przecież mamy listy, w których jest powiedziane, że jesteś taki i taki, ale na swoje usprawiedliwienie masz to, że masz wśród swoim gronie tych, którzy nie skalali swoich szat. Więc tam też zbory nie były jednolite. Ale to jest to wezwanie, żebyśmy badając Biblię, badali też serce. I to jest przygoda, na którą chcemy was razem zaprosić. Chociaż będą takie krótkie przygody małe. Tak, małe przygody. Może czasami dłuższe. Małe przygody zasilaczowe, ale to jest piękne. Gdy czytamy listy, szukamy w nich swojego doświadczenia, bo kto wie, może Bóg chce nam coś powiedzieć. Właśnie dzisiaj. Więc modlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty docierasz do nas, że Ty mówisz przez Ducha Świętego do każdego z nas. Mówiłeś tutaj do tych kościołów, tych różnych miastach, które potrzebowały Twojego przesłania na tamtą chwilę, na tamten czas. Dziękujemy Ci, że to może być również i dla nas przesłanie w dzisiejszych czasach, właśnie w tym dniu, kiedy odnajdziemy swoją historię, swoje doświadczenie właśnie w jednym z tych kościołów i będziemy mogli dowiedzieć się od Ciebie, tak jak Duch Święty będzie kierował, w jaki sposób zmienić, na co spojrzeć, aby Twoja wola mogła wydarzyć się w naszym życiu. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękujemy za Wasz czas. Fajnie, że byliście z nami. Pamiętajcie, żeby materiał polubić i udostępnić może komuś. Natomiast jak świat będzie światem, to się spotykamy jutro. Na liście do Efezjan. Tak. Do Efezu. Tak. Do zobaczenia. Cześć.